To, na co umówiliśmy się z Super Expressem, jest bardzo proste. Ten felieton pojawia się raz na tydzień. Ten felieton jest drukowany w całości, nie jest poddany jakiejkolwiek kontroli ze strony redakcji. Jeśli taka kontrola miałaby miejsce, to się w naturalny sposób tego samego dnia kończy. Myślę, że akurat... Ale to dwie sprawy. Ci Sanianka i Super Express jakoś się panu nie gryzą. Jeśli pan pozwoli, to dokończę. Jest tak oczywiście, że media w Polsce mają różne, bardzo wiele na sumieniu. Tylko, że rezygnacja z tego, żeby przy pomocy mediów docierać do ludzi, żeby stawiać tam czoła, tym bardzo niepokojącym poglądom, które zgadzam się z panem na łamach Super Expressu, bardzo często się pojawiają, to jest tak naprawdę poddanie się. To jest zamknięcie się w swoim własnym bombu komunikacyjnym. W tym sensie ta decyzja nie była oczywiście decyzją prostą, ale wynikała z odpowiedzialności. Z odpowiedzialności mającej na celu to, żeby dotrzeć do tych ludzi. Żeby mówić tam w jasny sposób chodzi mi o jakąś prawach kobiet, o prawach człowieka. Spójność w sprawie poglądów, a nie koniunkturalizm. No bo rozumiem, że jednocześnie wzywając do bojkotu Cisowianki, do bojkotu konsumenckiego właśnie i pisząc w Super Expressie, tej spójności jakoś nie widzę. No, mamy tutaj, jak rozumiem, spór co do tego, jakich narzędzi warto, żeby politycy używali po to, żeby dotrzeć do ludzi z lewicowym przekazem. Trzeba powiedzieć to sobie jasno. Rynek medialny w Polsce wygląda w taki sposób, że gdyby partia Razem mówiła tylko za pośrednictwem takich mediów i takich gazet, co do których polityki redakcyjnej i rzeczy, które na ich łamach się okazywały, nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, no to, że tak powiem, możliwość docierania do ludzi, jaką mielibyśmy, byłaby bardzo ograniczona. Gdyby być naprawdę bardzo konsekwentnym, to pewnie na końcu tej linii moglibyśmy wyłącznie mówić do ludzi za pośrednictwem anteny Radia Tok FM-u oraz własnego profilu na Facebooku. No tak, to po co się wygłupiać z tą Cisowianką w takim razie? To jest odpowiedź na to pytanie, tak? To znaczy, myślę, że konsumenci mają prawo do tego, żeby taki sygnał wysyłać z drugiej strony odpowiedzialnością polityków jest to, żeby wykorzystać takie narzędzia komunikacji, które są dostępne po to, żeby dotrzeć do ludzi. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.